Hello? Mieliście kiedyś takie coś, że jedliście pierogi, które są bardzo pyszne, patrzycie się w talerz jednym okiem, potem drugim i odwracacie głowę i nagle to mi ma sixpacka. Ja właśnie miałam takie wrażenie po 3 latach nie rozmawiania z nim. Znaczy w sumie może nie 3 lata. Zapytałem się go, ej, jesteś zły na mnie? A on, pewnie, będę zachowywać się jak brasztub. No i wiesz, i nie jest na mnie zły. Ale ogólnie nie wiem dlaczego. Ale czasami mam takie wrażenie, jak byłem mały, to oglądałem bardzo dużo Disneya. Mam takie wrażenie, że wszystkie Disneyowe bajki są takie jak spleśniały ser. Jesz, czasami wypluwasz, ale i tak jesz i później nie będziesz głodny, jeśli ma to sens. Czyli są nawet fajne. Możesz oglądać, ale czasami musisz mrugnąć tym okiem. I dlatego dzisiaj oglądniemy Descendant 3, albo Następcy 3. Łamane polskie, pamiętacie? O, nigdy nie oglądałem wcześniejszych wersji, ale jeśli chcecie, to też możecie je zobaczyć i pluć trochę śliną na nie, używając polskiego języka. Bo umiem po polsku. Tylko pamiętaj, nie każ mi mówić stół bez nóg, nie każ mi tego mówić. Bo wiesz, ja już widzę, piszesz w komentarzach, żebym tak powiedział. Zresztą powiedz tamto, jak zawsze, jak na live streamie tak mówiliście. Okej, oglądnijmy. Nie, macie popcorn? Weź popcorn, bardzo. Oridan, bardzo fajny kraj. I'm Mal, daughter of Maleficent, and this is my home. It wasn't always. I was born on the Isle of the Lost, where all of the villains had been banished, locked away for good. That is until Prince Ben decided that their children should have a chance. So, 4 villain kids, the VKs, came to Oridan, including me. Long story short, Ben's the king now, I'm his girlfriend, and we are about... Czyli to jest przepiękna historia o tym, jak 2 wyspy... Okej, jeśli nie wiecie, o co chodzi, to są 2 wyspy. I na tych 2 wyspach są ludzie. I jedni są dobrzy, a drudzy są ci źli. I ci dobrzy myślą, że tamci są źli, bo oni zostali wykopani z tej dobrej części wyspy. Może nie części, ale z tej dobrej wyspy. Jest jakiś król, który pewnie źle pachnie, bo królowie zawsze źle pachną. Oni siedzą na tym tronie i się pocą. Nie to co Tommy, zawsze ma sixpacka. Okej, jeśli dobrze to zrozumieliśmy, to co teraz pokazują, to jest ciemna wyspa, gdzie są źli ludzie. Raczej oni nie są źli, tylko można by było powiedzieć, że ta wyspa to jest wyspa bezdomnych i oni chcą trafić na tą dobrą wyspę i teraz na tej gazecie pisze, że mogą się dostać do tej dobrej wyspy, bo wpuszczają tych ludzi co 4 miesiące. Biorą taką ogromną rękę i mówią, ty, możesz iść na tą dobrą wyspę i wszyscy chcą tam trafić. Troszkę jak North Korea, gdzie ludzie nie mogą wychodzić, ale chcą bardzo. I zaczęli teraz tańczyć. Bardzo fajnie tańczą. Wszyscy chcecie być jak Tommy, który ma sixpacka. A, i oni tak śpiewają teraz, bo przyszli do nich właśnie z tej dobrej części miasta i śpiewają, mówią, też być jak ja, chodź za mną, złap mnie za rączkę, jest spocona, zawsze jest spocona. I no i tak śpiewają, dlatego... O, i teraz... Pani bezdomna zaczyna popychać tych dzieci do wózka, żeby pojechali razem z nimi do dobrego kraju. Ona wygląda troszkę jakby miała duże policzki. W sumie mam takie duże policzki. Okej, ona chyba teraz się wkurzyła. Strasznie. Nawet jej się podniosły zęby do góry, tylko jej nie widać. A, że ona nie jest królową? What is wrong with you people? I teraz pójdzie daleko, daleko. Jeszcze idzie dalej i zabierze patyk. A potem walnie tym patykiem kogoś i zabierze tron. Bo tak się zawsze dzieje w bajkach. W sumie bardzo fajny świat, gdzie możesz się wkurzyć, zabrać patyk i kogoś uderzyć. I potem jak dzieci oglądają takie coś w bajce, to potem mówią, o nie myślałam, że będę taka zła, ale jednak jestem. I potem przebierają się w czarny kostium i udawają, że mają inny kolor skóry. Tak się dzieje, naprawdę, przysięgam. Okej, teraz wszyscy są na rogu przepaści. O, takiej wielkiej. W takiej dużej dziurze. O, bo... Maleficent's scepter and the queen's crown have been stolen. Dowiedzieli się od pana łysego, znaczy on ma włosy, ale na pewno to jest peruka, że patyk szczęścia został ukryty, znaczy ukryty, ukradziony. I oni... What do we do? How do we keep evil out of Oridan?
I think that there's only one way to guarantee their safety. And I think that there can't be any more going in and out. Wiedzą, kto to jest, ale muszą zamknąć wyspę na zawsze, ponieważ jest niebezpiecznie, coś w tym stylu. I ale zaraz pani w różowych włosach, znaczy fioletowych, dowie się, jak smaczna jest jej siostra. Znaczy w sumie nie wiem, czy jest jej siostra. I ogólnie, żeby wziąć tą całą dłoń w czekoladę, bo nie będę mówić, jak to wygląda, to oni potem poszli na wielką przygodę. Film jest bardzo fajny, tylko że za dużo różowego koloru wszędzie. Chociaż różowy kolor jest bardzo fajny też. Ogólnie to odkryłem, że bardzo, bardzo lubię rysować i robić różne inne rzeczy, które są ciepłe. Ciepłe na serduszku zawsze. Dlatego rób rzeczy, które są ciepłe na serduszku. Ale jak chcecie, to wiesz, mogę dalej opowiedzieć, o co chodzi w tym filmie. Jeśli ci się podoba ta kolorowanka. No, ale fajnie, bo jakbyś powiedział, wiesz, napisał w komentarzach, bo każdemu chce odpisać, bo to trochę skiby by było, jakbym nie odpisał i nie powiedział tobie, i bym, wiesz, jakbym nie powiedział cześć. Wyobraź sobie, że mówisz cześć i ja przechodzę przez ulicę i nie odzywam się do ciebie. Chociaż by było ciężko, bo mieszkam bardzo daleko.